Siemano, siemano, jestem bardzo witajcie w pierwszym odcinku z gry Dave the Diver. Słuchajcie, słyszałem, że gra jest fajna, także nagrywam z tego roku. Premierę miała na, nawet nie wiem kiedy, ale już od jakiegoś czasu. Także słuchajcie, zaczynamy nową grę i zobaczymy, o co tutaj chodzi dokładnie. Tak, gierka jest oczywiście po angielsku, nie widzę tutaj języka polskiego. Chyba na Steamie było, że niby jest, ale nie wiem. Dobra, zobaczmy cutscenkę. To, żebym to skipnął, bo jest opcja skipnięcia, ale nie wiem, czy tak same napisy skipnę, czy coś ważnego w tej cutscence. Ale ten Dave to trochę na takiego Janusza tutaj wygląda. Najpierw coś tam się opalał, później, o kurde, żarcie, dobra, lecimy z koksem. Wygląda jak napisy końcowe. Nie, dobra, spróbujmy to skipnąć, zobaczymy. Bo coś mi się wydaje, żebyśmy tam utknęli na naprawdę jakiś dłuższy czas. To by było. Dobra. O, Dave, jesteś tutaj, super. No, no miałem się pośpieszyć, słuchaj, byłem na wakacjach, wiesz. Dobra, gdzie te sushi? Rozejrzyj się. Dobra, będziemy nurkowali w gigantycznym niebieskim... W gigantycznej niebieskiej dziurze, tak. Wszystko się tutaj zmienia. Okazja na biznes, słuchaj, panie Janusz, jaki biznes? Pogadamy później. Dobra, wy tam idź, nurkuj, co? Przygotuj się, tak, takie rzeczy. Dokładnie tak. No nie wydaje mi się, żeby to było dobre, no. Hej, sushi bar. W takim miejscu, tak? Tutaj płyniemy? A tu już chodzę, okej. Patrz, nurkuj. Nurkuj, panie Dave. Gotował. Dobra, no, ekran wczytywania. Gdzieś ostatnio widziałem artykuł. Deweloperzy się wypowiadali o tych ekranach wczytywania. Że one są zbędne tak właściwie. Że nam się nic praktycznie nie dzieje, że są oszukane te małe wskaźniki ładowania. Tak. Próbuj dotrzeć do danej strefy. Shiftem oczywiście szybciej będziemy pływali. O, mamy określoną ilość czasu tutaj pod wodą. Dobra. Super skill. Dobra. Dive knife. Okej. Myślę, żeby używać Dive Knife'a, tak? Okej, dobra. Tam płynąć niżej. Co to za jakieś budyneczki Azteków, Majów, czy tych innych dziadów? Nie mogę niżej? Póki co, oczywiście. Okej, aha, czyli to był tylko po prostu samouczek, jak machać kostką. Okej. Harpun, tak? Dobra. Dobra, upolujmy jakąś rybkę. Nie mogę tam płynąć. Dobra. Panie szefu, bo mi tu powietrze schodzi. Pan mi tutaj każe jakieś dzikie rzeczy robić. Stoko. No i dobra, mamy rybkę. A teraz te mi uciekły, tak? A, za daleko. O nie! Mister Rybka! Don't spierdzielać przede mną. Dobra. Okej. Mamy trzy niebieskie rybki. Pięt.
dalej. Wracaj na łódź. Okej. Okay. Czyli wyrobiliśmy się z czasem w takim szybkim samouczku. Robisz sushi, tak? No oczywiście, kurde. Dave uwielbia sushi. Masz ziomeczka szefa kuchni, tak? Ty wystartowałeś z restauracją, tak? Ej. Tak, ryby będą spoko stąd, okej. To ja mam niby gotować, okej? Dobra. Okej, możemy gotować sushi, o ile będziemy mogli jeść, ile chcemy. Kurde, Dave zadowolony, słuchajcie. No to co, to płyniemy. Płyniemy na sushi. Dave to będzie zaraz od wszystkiego, od nurkowania, łowienia rybek, szefem kuchni. Tutaj pływa łodzią, co się dzieje, panie Dave? Jesteśmy gotowi do otwarcia, panie Baczo? A nie, to Baczo będzie tu. Co w końcu? Nie wiem, teraz zobaczymy. Ta, lubi sushi. Panie, tak. Co będzie, kurde, teraz gadał? Uroku. O! Trzęsienie ziemi! Coś się dzieje! Daj się skitrał. Ile? O, to już? No wszystko nam tu rozwaliło. No ładnie. Czyli jednak dziś nie otworzymy. Już całe hajsy wydał tutaj na tą restaurację. I nie ma hajsu. Chodź ryby. To mało. 7 rybek masz tutaj jeszcze złowić. Dobra. Patrz, będzie gotowa, a my musimy rybki złowić. No dobra. Może być. Może być. Tak, tak, Baczo jest oddychany, tak, tak. Jeden piał. Dobra, 7 rybek. Skakujemy. Jakiś kot chce mi się tu dorwać. Nie, nie, nie. Nie mam rybek, nie, to w grze. Nie wskakuj mi tutaj. Kniesz w wodzie, coś była jakaś porada, ale za późno zacząłem czytać. Dobra, okej, okay, mamy jakieś różne rybki tutaj. Myk! Sushi musi być! Janusz głodny, znaczy Dave. Myk, oj! Dobrze! Nie ma ryby, oj! Dobrze, rybo! Sushi musi być oddychane. Najlepsze na rynku. Konik morski do sushi, czemu nie? Nie mogę. Okej, mamy to. Naprawić sushi jeszcze musimy. Mogę więcej rybek? Po prostu. Wiecie, mam harpun. Tak mam. Również. Nie wiem, czy coś zarabiam z tego. Ja mogę się obracać jak mam. Ups. A wypłynę. Myk. Tak, wróć na łódkę. Okej, mam ryby, nawet z zapasem. Możemy otwierać ten sushi bar? Ciemno zrobiło. Same przy baru. Okej. Okay. Tu rybki. Gościu, lecimy. Sushi bar. Ot się zrobiła trzęsienie ziemi, nam tutaj zrobiło opóźnienie. Prolog.
Przygotowania. Większość gotowa, dobrze. O, mam ci jednak pomóc. God game. Co ty tutaj chcesz? Piszczy, kropsosy i tak dalej. Dobra, panie Paczo. Co za dźwięki były? Okej, mani. Dodać do menu rzeczy teraz. Nowe eleganckie rzeczy. O, jestem atakowany przez kota. Witam kota, okej. Mogę jeszcze dodać? Brakuje nam tu rzeczy. No siema, cześć. To dodamy wszystkiego, zobaczymy co to wyjdzie z tego. Dobra. Oops. Mikot. Jeszcze mu teraz mam, kurde, drinka zrobić. Co ty klikasz mi tutaj? Halo, kocie. Kocie, powiedz dzień dobry. Dobry. Nie wstydzisz, tak? Ach, iście są atakowane. Męż, jak ci mogę dać? A, spację, muszę do niego podejść. Dobra, i muszę znaleźć do odpowiedniego poziomu, tak? Good, okej, za mało ci nalałem, ale zaliczyło, dobrze. Po Januszowemu. Znowu chcesz. Muszę poczekać, aż szefo przygotuje. Dobra. Mam twoje żarcie. Mogę daszować, żeby być szybszym, tak? Kurde, Dave się jeszcze zmęczy. Gdzie ty poszedłeś? Ale nie zjadł, tak? To co? Nie, muszę wyrzucić. Ja chcę zjeść na przykład. Dobra. Myk. Mi ten kot trochę. A, kot wchodzi na górę. Ciężki gaming z kotami. A, ostry atak. O, klienci! O nie! Ilu was? Sushi, sushi. Dobra. Okej. Szefu robi sushi. O, mogę coś pomóc. Nie pomogłem. Nie wiem o co tu chodzi. Dobra, biorę. Mam coś dla ciebie tutaj, słuchaj. Bardzo. Biorę, mam takie sushi. For you. Ty mi to klikasz, dziadu. Nie wkurzaj się. Trzymaj, żryj. Nie wkurzaj się, halo, jesteśmy nowi, jeszcze nie mamy tutaj pojęcia jak obsługiwać ludzi. Ja ci nie dam, dopiero przyszłaś. Trzymaj. A? Ciężkie życie, już? Bardzo. Dobra, panie szefo, kmintam. O, ktoś przyszedł i uciekł. Kam. Dobrze. Dla ciebie. Sprzątać, ktoś nie sprzątał po sobie? Dawaj. Okej. Okay. Z tym. To mnie wkurzaj, halo. No i teraz będą mnie wkurzali specjalnie. Dobra, hajsy się zarabia. Bułka, gdzie ty mi tu wbijasz? Bułka to kotek, jakby ktoś pytał. Co ty mi tu wbijasz, halo? Nie kładź się na klawiaturze. Powiedz coś do mikrofonu. Nic nie słychać. Dziękuję. A ten interesujący wywiad, prawda? O, tutaj się hajs zgodził, dobrze.
Wiecie, zrobiliśmy pierwsze pieniążki. Dave the Diver. Dokładnie tak. Bardzo najlepszy dzień się zrobił. Myk, myk, myk. Fity lecą. Nice. Ogólnie w tej grze, z tego co widziałem, to jest dużo więcej niż takie po prostu teraz chodzenie, obsługiwanie klientów i nurkowanie po parę ryb. Tak tylko mówię, bo to wiecie, pierwszy odcinek to wszystkiego się nie pokaże. Dobra. Już chcesz chlać, Dave? No ładnie. Oho! I Pool Express płynie. Oj, się rozbije, o nie! O kurde! Nasza dostawa rzeczy! I Kraken jeszcze! Dostaw nasze paczki! O nie! O, się wkurzył! O! Dostaw ten statek! O nie! Zatopiłeś! Tytana. Dobra. Nowy dzień! Dokładnie tak. Janek, ty dobry. O, telefon. Sieli, dobry. Ty jesteś tym gościem, który tutaj nurkuje? No kurde. Co profesjonalnego? Dave jest mega profesjonalny, ziom. Możesz zrobić dla mnie? Dawaj. To już biologia, no super. No tak, tak, anomalie w tej strefie. Zainteresowany z ten. Nie, okej. Okay. Dobra, szukać takich rzeczy. Agar i Red Star first, tak? Nagroda będzie, a nagroda, o pieniążki. Dobra, to się zrobi. Okej, okay. To jest Janusz 2. Właściciel biznesu. Smartphone dostaliśmy, ja pierdziele. Wiemy. Lecimy. Bagary i Red Star Fisha tutaj złapać. Nie nurkuj tak głęboko, bo przypał. Taką poradę dostaliśmy. Dobrze. Czy to jest agar? Był agar, był Andrzej. Skarby! Janusz, skarby! Otwieraj. Sleepy Toy Hammer. Uuuu. Teraz to będę się ciunio tutaj na wyspach. Myk z gumowego młotka. Dobra, nie, on mnie bije i mnie nie lubi. O, jesteśmy dosyć głęboko. Nie wiem, gdzie te rzeczy mogą być. Tutaj. Idźmy upolować. Wejdź ty, rybo. Afery fiszu jeden. Złapać w tej formie. Tego hama muszę upolować również. Weź, zmień formę. Zmień formę. Poczekam. No nie gadaj. Gad jaki. O! Kolejna skrzyneczka. Gdzie są te rzeczy, które muszę. Ło, B dostaliśmy. Dobra. Powietrze się kończy. I tu jest powietrze. Dobrze widzę. Very nice. To nie to, to mam tu polować? To jest. A weź B, ja to walnę. Nie, to mogę podnieść. Kawiczki będą potrzebne. No nic. Drewno. Ej, ja was. Wstrętne śmieciowe ryby. Dobra. No jak tego nie trafiłem? Dawaj, sushi muszę mieć.
Patrz uciekłymi. To ty gadasz, że mam harpun jakiś za słaby. O, mamy cel. Nice. A, coś się udało zdobyć. Czemu polować na szybko te rybki? O, jakieś wielkie pływają. Nie wiem, czy nie za daleko się wybrałem w podróż, chociaż... Mamy jakieś dwa agary. To jest agar? Tutaj. Nie wiem, skąd agar wziąć w ogóle. Powietrze, nie wiem, trzeba uciekać. Nie ma ryba? Duża ryba. O, otwieraj, póki mam powietrze. Co powietrze? O! Jak miło. Nice. Coś rozwalam. Super. O! Już mam. O, to sobie wezmę. O! Tego szukałem. Dobrze. Jest wykonany. Mogę meduzę złowić. To jest co w ogóle? Nie mogę to pić. To nie opluj mnie, okej? Okay? O ty! Dajcie, jak chciałem się tutaj dostać. Raz. Ten paraliż dostałem. Bo przeciążony jestem. No nic, już wypływam. Tak, wracamy. No chciałem, to złowiłem tutaj. Nawet więcej. Zadzwoń. No dobra, dobra. To jest próba. Dobra, 70 golda. Oh yeah, sos sojowy i oliwa. Nice. Mamy to. Dave, zebrałeś 100 złota. Super. Naprawimy teraz łajby. Oh yeah. Nice. Czas. Najlepszy czas pod wodą. My też najgłębiej popłynęliśmy. No, dużo rzeczy. Dobra, o, patrzę, coś tam kmini. O, lepszy harpun z gnatem. Co tam daw? Jest tam, bo jest gruby, halo. On też lepszy nie jest, nie? To jest SN drugi z Trystel. Tak, wcalenie. Kawał jednej liny i kawałek żelaza, tak? No, okej. Okay. Co, mam sobie to złowić oczywiście, tak? No dobra. Dostaliśmy porady, że jak mamy za dużo rzeczy, to można wyrzucić. Dobrze. Co nam dadzą? Harpunu. Teraz to was te ryby porobię. Okej. Okay. Taki sam będzie tutaj. Taka sama miejscowa, że coś się zmieniło. Tak. Skoczyliśmy dwa razy i tak inaczej to wyglądało. Bo nie mam targetu. Ja mam linę i żelazo z kitreca. Powychamy. Nożyk mocy was zaskoczy. Ara wam. Już powie, powietrze nie mam, bo tak nie podziałały.
Co to? Osy. Okay. Było find rope i find coś tam. O, ty mnie tu oślepiasz. O, nie mam powietrza. Game over. Nie ma powietrza. A umarłeś, ale możesz zgarnąć tylko jeden item za sobą. O, ty wpytę. To wygląda na interesowne, ale jest na samym dole. Dobra. Biorę rybę. Tak, zobaczmy, co się stanie. A to w sumie o tym mówił, że jak co, to tylko ci zostanie. Jeden item. Tutaj przypał. Escape pod. Okej. Okay. No dobra. Uratowali nas. Pięknie. Kiedy ja to znajdę? Nawet nie wiem. O. A. Harpun. Myślałem, że ma broń jakoś. W telefonie można jakoś zadzwonić. Ale po co? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, tak jak patrzę, to odcinek jest dosyć długi, także na teraz ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie go jeszcze łapeczkę w górę. Dzięki wielkie za to i do następnego. Na razie, cześć, żółwik. Yo. Woo.